No, kochani, nasze kolejne spotkanie nad Słowem Bożym to będzie Psalm 138. I zanim sięgniemy do niego, aby go zanalizować, pomódlmy się. Ukochany, najdroższy Panie, chcę Cię z całego serca prosić, abyś dał mądrość i wprowadzenie w Twoje Słowo, bo Twoje Słowo jest żywe, aby ono się było żywe dla nas, aby był Twoimi ustami, abyśmy, Panie, mogli z mocą stanąć po Twojej stronie, po Twoim sztandarem i iść do końca i zwyciężyć. O to Cię proszę, w najdroższym imieniu Jezusa. Amen. Będę Cię wysławiał, Panie, z całego mego serca będę Ci śpiewał wobec bogów. Będę wysławiał Ciebie, Panie, i z całego serca śpiewał. Jeżeli chodzi o Boga i uwielbienie Jego, Dawid, bo to jest psalm Dawida, Dawid rozumiał, co to znaczy wysławiać Boga. On rozumiał doświadczenie, on miał doświadczenie z Bogiem. On radował się w Bogu i wiedział, za co ma go wysławiać. Wiedział, że Bóg mu błogosławi, wiedział, że to, co jest, to nie jest przypadki jakieś w jego życiu, tylko to jest działanie Boże. Wiecie, jest to bardzo istotne, dlatego że nieraz, nie zawsze ludzie rozumieją. Jeżeli nie chcą widzieć pewnych rzeczy, to nie będą widzieć. Nie będą widzieć oczywistości. I to nie tylko na poziomie Boga, ale jakkolwiek innego. My się zajmujemy zieloną żywnością i kiedy ludzie mieli efekty ozdrowieńcze, ozdrowienia po zielonej żywności, to niektórzy nagle dostawali amnezji, myśleli, że co innego się działo, skąd indziej się to wzięło. I wiecie, i ludzie stają na nogi, ale nieraz zapominają dlaczego. Nieraz zapominają o tym błogosławieństwie, że Bóg wykorzystał tą zieloną żywność, żeby ich postawić na nogi. I tak samo jest bezpośrednio z działaniem Bożym, że również ludzie nie zawsze rozumieją, że pewne rzeczy to są od Boga. To jest błogosławieństwo Boże. Że wysławiam Cię z całego serca oznacza, że to serce jest poddane Bogu, że ono rozumie, że Bóg jest najwyższą wartością dla tego serca. Dlatego będę Cię wysławiał, Panie, z całego mojego serca. Zauważcie, że Bóg przyjmuje tylko i wyłącznie wysławianie z całego serca. Nie ma możliwości innej. Bóg nie przyjmuje, oczywiście jest napisane, tam byli królowie, którzy mieli niedoskonałe serce. Jest napisane, że on służył Bogu niedoskonałym sercem. Co to znaczy? Niedoskonałe serce oznacza, że nie jest poddane i nie doświadczyło miłości Boga. Nie jest poddane całkowicie Bogu. Ono służy, robi pewne rzeczy, ale ono nie jest całkowicie poddane i ono nie jest doskonałe. Bo doskonałe serce nie oznacza, że ono jest już doskonałe i zmienione, już nic nie potrzebuje. Tylko doskonałe serce oznacza, że ma kontakt z Bogiem, że jest poddane Bogu, który dokonuje, Bóg doskonały dokonuje w nim doskonałego dzieła. Dlatego to serce jest nazwane doskonałym. Nie to, że już się skończyło to dzieło, tylko z faktu tego, że Bóg jest z nami doskonały. I On doskonałe dzieło prowadzi w nas, które nie jest jeszcze ukończone, ale On prowadzi. I dlatego doskonałe serce to jest. I jeżeli było niedoskonałe serce, znaczy, że Bóg nie mógł tego prowadzić, a On robił pewne formy zewnętrzne, On służył Bogu, ale po swojemu. To nie jest już służenie Bogu, tak jak zamiłowanie, jak Bóg chce, żeby Mu służyć, tylko po swojemu. I w Jeremiaszu, odejdziemy na chwilę tutaj, za chwilę przyjdziemy oczywiście do tego psalmu, do tego psalmu 138. Natomiast w Jeremiaszu, kochani, już tylko tu mi się zagubiło, wiecie, muszę... Tak, 138, dobrze. Otwórzmy sobie 29 Jeremiasza i tam jest to napisane. Tam jest napisane w kontekście niewoli babilońskiej, że Bóg po prostu musiał dopuścić niewolę babilońską. W 10 jest tak. Tak mówi Bóg, Pan. Gdy wypełni się dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię wobec was swoje dobre słowo,
by was sprowadzić z powrotem na to miejsce. Bóg jest wierny i zawsze chce spełnić słowo, tylko że my nie jesteśmy wierni Bogu i Bóg nieraz nie może spełnić tego słowa. Dlatego, że my nie jesteśmy Mu wierni. I Bóg tu jest, powiedział, że On chciał wcześniej, ale musiał dopuścić niewolę babilońską, dlatego że Jego naród był tak zbuntowany. Dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj wcale nie jesteśmy lepsi. Lud Boży też jest zbuntowany, choć mu się wydaje, że jest cudowny, że wspaniały, że niczego nie potrzebuje, jest ohehach, a tak naprawdę jest zbuntowany. I to samo bielmo było tutaj na tym, że Babilonu 70 lat dopuścił, żeby dostali, naprawdę poczuli, nie było innego wyjścia. To jest takie wychowawcze to było, nie było innego wyjścia. I dlatego Bóg w swojej mądrości zdecydował coś takiego i powiedział tak, 11, gdyż ja znam myśli, które mam o was. Mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie. Bóg chce nam dać to, co najlepsze. Bóg chce nam dać, bo jest Bogiem miłości i nas kocha, chce nam dać to, co najlepsze. Ale my jesteśmy nieraz tak zbuntowani albo tak niepoddani Bogu, że robimy swoje i nie widzimy tego. Albo nie chcemy tego zauważyć, albo nie widzimy tego, co Bóg chce nam dobrego robić i my postępujemy po swojemu i robimy, później wpadamy w dziurę. Jesteśmy ślepcami bez Boga, ja to często nazywam. Idziemy jakąś drogą i nagle wpadamy w dziurę. To czy to Bóg jest odpowiedzialny za to? Nie. My. Ja wiem, że grzech w nas powoduje, że my zrzucamy winę zawsze gdzieś na zewnątrz, prawda? My mamy takie tendencje na okoliczności, na człowieka innego, na cokolwiek innego. My zrzucamy winę, dlatego że to jest takie egoistyczne, to jest takie fajne, bo my się wybielamy w swoich oczach. Wybielanie nic nie daje, dlatego że Bóg zna serca i Bóg wie. Kto zrobił jak, Bóg sprawiedliwie sądzi, wszystko jest zapisywane przez aniołów, także Bóg wszystko wie. I zobaczcie, gdyż ja wiem, że jakie ja mam myśli o was. Bóg ma o nas cudowne myśli i musimy mieć to świadomość, musimy sobie wyryć te teksty, tą obietnicę, że gdyż ja znam myśli, które mam o was. Że choćby przed oczami było najgorsze rzeczy, sceny, jakie się robiły, to Bóg powiedział, że ja wiem, jakie mam myśli o was. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że pamiętajcie, przyjdzie szatan ze swoimi podszeptami, tak jak teraz przychodzi, a jeszcze z większą mocą wtedy przyjdzie i zacznie wam mówić, że Bóg was opuścił. Zacznie wam tłumaczyć, że Bóg nie jest taki dobry, jak ci się wydaje. I tak dalej, i tak dalej. Żebyś go opuścił. Żebyś zwątpił. Żebyś stwierdził, że rzeczywiście Bóg nie jest taki dobry. O to mu chodzi, bo jeżeli zwątpisz, jeżeli w końcu ta granica się przechyli, to On wie, że ma Ciebie. On wie, że ma Ciebie, bo Ty już do Boga nie będziesz chciał lgnąć. Ty już będziesz miał, a jak nie do Boga, to gdzie? Siłą rzeczy zostanie Ci szatan. Świadomie, nieświadomie nie ma znaczenia. Zostaje Ci jedna droga, bo są tylko dwie. Pamiętaj, są tylko dwie drogi. Tam Cię zapraszam, nawet mam takie kazanie o dwóch drogach. I tylko dwie drogi. Jedna jest do Boga, druga jest do szatana. Jeżeli nie idziesz z Bogiem, to idziesz tą drugą drogą, bo nie ma innej. Nie ma innej. Musisz to mieć świadomość. Nie ma tysiąca dróg. Nie ma dróg, że ja sobie sam ustalam swoją drogę i swoją drogę pójdę. Nie. Pójdziesz drogą na zatracenie. Albo na zbawienie, albo na zatracenie. Błogosławieństwo, albo przekleństwo. I zobaczcie. O pokoju. Myśli o pokoju, a nie o utrapieniu. Aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie. Bóg nam chce dać pokój swój w serce przede wszystkim. I ma myśli o pokoju dla nas. On chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Ale On wie, że zanim będziemy szczęśliwi, musi nas uratować, musi nas przygotować, wypławić przez doświadczenia, żebyśmy byli tacy. Żebyśmy mogli Go wielbić właśnie w każdym czasie. Tak jak w Psalmie 34 jest napisane, że Boga się wielbi w każdym czasie. Nie tylko w dobrym. A często właśnie w dobrym ludzie nie wielbią, no bo mają za dobrze.
Utył jeżgun i zaczął wierzgać, jak to jest o Izraelu napisane. Było mu za dobrze i zaczął po prostu wierzgać. I nam też, jeżeli jest za dobrze, to my zaczynamy wierzgać. Kochani, my mamy taką naturę. I to nieważne, że będziemy się zapierać, że to oni, o ten, tamten, tak jak Piotr, prawda? To tamci mają problem, ja to nie mam problemu, a później nagle się okazało, że ma i to taki sam wielki, jeszcze większy. Ale nasze serce będzie pokazane, nie, to oni mają problem, wszyscy mają wokół problem, ja nie mam problemu. A to my mamy problem, możemy mieć wtedy największy. Każdy ma swój problem. Ale chodzi o to, że zobaczcie, że zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie. Jaki koniec oczekujemy? No chcemy mieć koniec dobry, radosny. I taki koniec będzie, bo Chrystus przyjdzie i nas zabierze. To będzie koniec najwspanialszy z tej planety z buntu i zła. Bo można tak określić, dlatego że większość ludzi jest zbuntowana i tak już zostanie. Nigdy nie będzie tak, że większość się nawróci. Nigdy nie będą te kłamstwa niełajczowskie, że będzie zbudowany cudowny świat bez Boga na ziemi. Ludzie się zaczną kochać cudownie, bo to jest niemożliwe. Jesteśmy egoistami z natury. I po prostu grzech nas zabija. I jeżeli my nie chcemy w to wierzyć, odrzucamy to, no to i tak nie zbudujemy, bo to jest niemożliwe. To tak jak w rewolucji francuskiej Bóg nam zakodował, że co siódmy dzień jest odpoczynek, a oni wzięli co dziewiąty. I myślicie, że długo wytrzymali? Niedługo wytrzymali. Dlaczego? No bo to jest niemożliwe. Bo nasz organizm nie może pracować 8 dni i 9 dopiero odpoczywać, czy 9 dni i 10 odpoczywać. Jest to niemożliwe, bo to jest za długo. Nasz organizm jest przyzwyczajony do 6 dni, taki cykl, a 7 odpoczynek. Więc to jest naturalny cykl, który nam Stwórca włożył. Dlatego oni nie wydolili, chociaż bardzo chcieli. Chcieli na pochybel Bogu wszystko zrobić. Dlatego przedłużyli, żeby pokazać, że człowiek może. No nie może. Musieli się z tego wycofać. Nie może. Fizycznie jest to niemożliwe. I dlatego z powrotem to miejsce, dobre słowo. Zobaczcie, to jest tak. Spełnił dobre słowo, ale o pokoju, prawda? To jest to dobre. I Bóg nam chce zgotować prawdziwie wspaniały koniec. Tylko czy my zgodzimy się na przejście z Nim tych doświadczeń? No bo nie mamy innego wyjścia. Jeżeli nie zgodzimy się, no to ulegniemy. To będziemy z diabłem i będziemy jego dzieło wykonywać. Ale jeżeli chcemy być zbawieni, to wtedy tylko takie. I zobaczcie. Wtedy będziecie mnie wzywać, pójdziecie i będziecie modlić się do mnie, a ja was wysłucham. Wtedy, jeżeli, wtedy kiedy? Będziecie mnie wzywać, pójdziecie i będziecie modlić się do mnie, a ja was wysłucham. Kiedy? Kiedy zaczną ciążyć na was moje doświadczenia, czyli ta niewola akurat tutaj, w tym przypadku, ale to niewola jakakolwiek, bo nas powinna ciemiężyć niewola grzechu generalnie. Nawet jeżeli nie jesteśmy w niewoli jakiejś fizycznej, to powinna nas ciemiężyć niewola grzechu, w jakiej jesteśmy. Niewola grzechu, który po prostu jest w nas i powoduje, że jesteśmy takimi, tacymi i robimy takie złe rzeczy, wychodzą z nas i tak dalej. I to nas powinno ciemiężyć i to powinno być, nawet gdybyśmy nie mieli jakiejkolwiek zewnętrznej niewoli, tak jak miał Izrael. Niewola ta w Babilonie może służyć jako właśnie niewola taka grzechu, że Bóg nas chce, taki symbol, wyciągnąć, tak jak niewola w Egipcie była, prawda? To było też, to są symbole wszystko. To są symbole, to są pokazujące, że ta niewola, że Bóg chce nas wyzwolić z niewoli, ale, jest ale, że będziecie mnie wzywać i super, ale jest jeszcze podany następny warunek. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym swym sercem. To jest bardzo ważny warunek, ja o nim bardzo często mówię, mi się to przewija we wszystkich moich tych i ja będę o tym mówił cały czas. Bóg nie przyjmuje nic innego, jak tylko całe serce poddane Mu. Tak jak On wszystko oddał za nas, bo nikt nie może powiedzieć, że czegoś nie zrobił, co było nie. Wszystko dał. Swoje życie, cierpienie, wszystko. Poniżenie, wszystko. Oplucie, wszystko. Wszystko dał to Jezus po to, Bóg to wszystko przeszedł, po to, żebyśmy byli zbawieni. Więc nikt nie może tu powiedzieć, że czegoś nie było. On o wiele gorzej cierpiał na krzyżu. My nie mamy pojęcia o tym cierpieniu, jakie tam było. Nie mamy pojęcia. Wszystko, żeby nas ratować. Więc nikt nie może powiedzieć, że Bóg czegoś nie dopełni, albo że my mamy większe jakieś,
że, bo są ludzie, którzy się skupiają tylko na cierpieniu fizycznym, nie rozumiejąc cierpienia psychicznego, jeszcze duchowego, jakie tam było na krzyżu. Nie rozumiejąc, że najwyższy rodzaj cierpienia to jest duchowe. Później jest umysłowe, psychiczne, a na końcu jest fizyczne. I jeżeli ktoś tego nie bierze, to tak jak kiedyś czytam taką książkę, opowiadał, że spotkał wyznawcę jakiegoś guru hinduskiego. To był człowiek jakiegoś tam, wiecie, guru miał. I on porównywał i mówi, kpił sobie, mówi, ten Jezus to co to jest? Mówi, mój mistrz to cierpiał, mówi, ale on patrzył fizycznie, wiecie. To było głównie fizyczne, a nie miał pojęcia o tym, co się działo, rozłączenie syna z ojcem i tak dalej. Co to w ogóle znaczy? Nie mamy o tym pojęcia. Jakie to musiało być okropne dla Jezusa, bo zawołał, Boże, Boże, czemuś mnie opuścił i skonał. Nie mamy pojęcia o tym wszystkim. I ten człowiek też nie miał. I on tylko porównywał to fizyczne cierpienie. I mówi, ten to mój mistrz to cierpiał, bo mu tam szczypcami wyrywano tam ciało gorącymi i tak dalej. I on tak strasznie cierpiał. Ktoś mógł cierpieć więcej niż Jezus fizycznie. Ale nie ma porównania całokształtu cierpienia. Nie ma i nikt nie będzie miał, bo nikt tak nie umierał. I nikt nie był złączony z ojcem, nikt nie był odłączony i nikt nie był jako, wiecie, król królów, pan panów i nagle był Syn Boży, zszedł do roli zwykłego, grzesznego człowieka z zepsutą naturą, obciążoną przez 2000 lat i tak dalej, nikt. Dlatego, gdy wtedy będziecie mnie wzywać, jak zrozumiecie, że ja jestem ten, których się wami opiekuje. Będziecie mnie wzywać. Jak zrozumiecie, to tak jak syn marnowany, pamiętacie? Nieraz odchodzimy w świat, bo świat nas ciągnie. Tak jak syna marnotrawnego. Wow, cudownie było w świecie, prawda? Imprezować, kupować, mam pieniądze, mogę szastać na lewo, prawo. To jestem wolnym człowiekiem, naprawdę. Jestem wolny. Jego umysł się zasyfił tym jedzeniem, jaki jadł. Ciało też podupadło. I Bóg musiał zlecieć do takiego miejsca, gdzie jadł to, co świnie jadły, a czyli karob, po to, żeby mu się mózg też oczyścił. Bo to jest bardzo ważne. Mózg musi być oczyszczony, żeby Bóg mógł działać. Jeżeli my mamy zawiany mózg, nie będzie Bóg mógł działać. Szatan o tym wie, a my o tym często nie wiemy. Jeszcze raz przywrócę. Musimy patrzeć na zdrowie też fizyczne. Ja też przygotuję o zdrowiu fizycznym w korelacji, bo to jest bardzo ważne. Nie można tego zaniedbywać. Duchowe, tak, jest najwyższe, później jest psychiczne, ale cielesne też mają wielkie znaczenie swoje. Nie możemy tego zlekceważyć, kochani. Nie możemy, bo efekty będą straszne. I tutaj jest też pokazane, że ten mózg, ciało zaczęło się oczyszczać, mózg też się zaczął oczyszczać i wtedy, jak już był na dnie samym, doszło do niego, że... No co do niego doszło? Możemy zobaczyć, prawda? Co do niego doszło? To jest 15 Łukasza. Co do niego doszło, kochani? Jest to bardzo ważne, bo to dotyczy nas też, no... Od 15 wersetu. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, czyli 15 rozdział Łukasza i od 15 wersetu. I przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. I pragnął napełnić swój żołądek strąkami, której jadały świnie, ale nikt mu nie dawał. Wtedy opamiętał się i powiedział, iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Nikt mu nie dawał, no ale na pewno coś musiał jeść, bo by zginął z głodu, więc podejrzewam, że dostał po prostu, że jadł te strąki karobu. Wtedy opamiętał się i powiedział, iluż najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Jakiego głodu? Tu też duchowego. Tu jest pokazane, że my nie giniemy, my możemy mieć pod dostatkiem fizycznego chleba.
ale ginąć po prostu bez chleba duchowego. Pamiętacie Jezusa, który powiedział w Janie Ewangelii, że ja jestem chlebem, że wy mnie szukacie, bo wy macie żołądki napełnione. Jeszcze raz powracam do tej myśli. Wy macie żołądki fizycznym chlebem napełnione i wy mnie szukacie dlatego, ale ja chcę wam napełnić żołądki duchowym chlebem. Ja jestem chlebem duchowym. Wasze umysły, żołądki, ja chcę, znaczy wasze umysły i wasze ducha chcę napełnić tym chlebem. Żebyście po prostu i tym duchowym, i tym umysłowym. Ja jestem tym chlebem. Ja wam daję. I fizycznym też wam dam. Bo to nie Mojżesz dawał wam na pustyni mannę, tylko ja wam dawałem ten chleb. Ja Bóg. I dlatego, zobaczcie, i wtedy opamiętał się, wtedy, jak spadł do samego końca, musiał na pewno jeść, tam podkradać tym świniom jeść, bo musiał coś jeść, więc po prostu jakby do samego końca, dlatego ten mózg się oczyścił, już nie był wykwintnego światowego jedzenia, wykwintnych salonów, innych rzeczy, zabaw, imprez. Wydaje się nam, że takie życie często jest tym pożądanym życiem, że to jest życie wolności. Bo ja mogę się paplać w grzechu, ale my nie rozumiemy, że my jesteśmy niewolnikami grzechu. Jeżeli mamy tak zwaną wolność zewnętrzną, to naprawdę my giniemy, bo my się w tym grzechu tarzamy. I to jest taki obraz właśnie tych świń, że my się coraz bardziej tarzamy w tym grzechu, ale nam się wydaje, że my jesteśmy wolni wtedy. Ta iluzja szatańska działa, że my jesteśmy wolni. Że my jesteśmy wolni, bo my możemy robić, mamy pieniądz, możemy robić, co my chcemy. Tylko my nie rozumiemy, że będąc niewolnikami grzechu, robimy to, co grzech chce. To, co szatan chce. I on nas tak kieruje. I on nas zabija później przez to. My tego nie rozumiemy. I masę ludzi tego nie rozumie. Że się papla w grzechu i ten grzech ich zabija w końcu. To światowe życie ich zabija. Oni się stają wrakami, ludźmi, którzy są do niczego niezdolni, tylko żyją dla siebie egoistycznie, bo na tym to polega. Bóg chce człowieka tak zmienić, żeby on służył innym, żeby kochał innych. Tak jak przyroda cała służy. Jezus powiedział, ja nie przyszedłem to, żeby mi służono, tylko żebym ja służył. Jezus to powiedział. My jako chrześcijanie mamy służyć. My jesteśmy po to. My nie mamy żyć egoistycznie. Jeżeli żyjemy egoistycznie, to my nie mamy pojęcia o chrześcijaństwie. Jest wyraźnie napisane, że ja przyszedłem nie służyć, żeby mi służono, tylko żebym ja służył. I Jezus będzie usługiwał nam też na wieczerzy baranka. Ja przyszedłem, żeby służyć. I cała przyroda służy. Jak ja widzę przyrodę, jak drzewa cały czas puszczają owoce, to jest służenie. Cały czas pszczoły lecą i zapylają. To jest służenie, to jest służba. To jest cały czas jedna wielka służba. Nawet w tej przyrodzie skażonej przez kilka tysięcy lat grzechem. To tam jest cały czas służba. Tam nie ma nic innego. Drzewa cały czas puszczają, a jak nie puszczą z różnej przyczyny, bo mogą się zdarzyć, ale to rzadko, ale przeważnie puszczają. Ja nawet widzę po tym sadzie, gdzie my mamy taki, wiecie, sad i tam jest stare jabłonki rosną, stare drzewa, które po prostu są, w ogóle tam nie było nic robione prawie 30 lat. Myśmy trochę tam trochę porobili, ale generalnie nie przy drzewach. Nie przycinaliśmy drzewa, rosną dalej takim rytmem. Tylko te inne tam, obczyściliśmy z tych, żeby dało się przejść i tam inne. I słuchajcie, i te drzewa cały czas praktycznie, tylko w tamtym roku, co prawie, że w ogóle nie było, to był ewenement. A tak to 5 lat czy 6 jesteśmy tu na miejscu i cały czas te jabłonki puszczają. Cały czas, mimo że nic nie było robione przy nich, one cały czas i to piękne jabłka, pyszne, bo to stare odmiany, bez chemii, bez niczego, cały czas służą. To jest cały czas służba. Puszczają i to nieraz, gruszka też jest jedna, która puszczała aż 3 dywany tych gruszek. Dywany w sensie, że było zasłane tymi gruszkami. Aż 3 takie zrzuty. 3 dywany ja to nazywam. Raz było 2 dywany, różnie od w zależności od pory. Czasami był 1, 2, 3. Słuchajcie, niesamowite, to jest służba, to jest ciągła służba. No chyba, że są trutnie, prawda? No to nie służą, trutnie. To też jest taki symbol. Ale zobaczcie, wtedy opamiętał się i powiedział, iluż najemników mego ojca jest pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Ja mam chleb jeszcze. Kochani, jeszcze jest czas łaski i jest jeszcze chleb Boży,
Chrystus dostępny. Jeszcze możemy się najeść tego chleba, nie tylko fizycznego, prawdziwego też, bo mi nie chodzi o te atrapy chleba fizycznego, które są w sklepach chemiczne. Ja mówię o prawdziwym chlebie. Ale najprawdziwszy chleb to jest Chrystus. I On nam daje siebie. I dlatego my mamy Go jeść, tak jak Wieczerza Pańska jest. Jem ciało Chrystusa, czy mam z Nim kontakt i piję krew Jego, czyli ta krew mnie oczyszcza z grzechów. Oczyszcza i dożywia ciało. Krew oczyszcza, ciało dożywia i tym samym mnie chroni. To jest w takim uproszczeniu zbawienie. Oczyszczenie i dożywienie. A tym samym wychodzi z tego ochrona. To jest to. Nic innego. I dlatego zobaczcie, ten fizyczny pokarm, który jest prawdziwy, takiej jakości musielibyśmy jeść, który by nam też to gwarantował. Tak jak u nas w projekcie Zielona Żywność, która nam to gwarantuje. Że jest taki pokarm, który naprawdę oczyszcza i dożywia i spełnia prawdziwe funkcje i cały organizm stawia na nogi. I tak samo Jezus to robi. To jest to samo, to jest ten sam mechanizm. W przyrodzie jest ukryte wszystko, cała Ewangelia jest w przyrodzie. Dlatego Jezus nauczał i inni nauczali przez przyrodę. Dzieci o Bogu, przez przyrodę, przez to jak sadzi się nasiono, jak ono kiełkuje. Wszystko jest tam opisane. Te wszystkie etapy są zawarte. Ewangelia jest zawarta w przyrodzie. Ja nie mówię, że Jezus jest przyrodą, tylko ta nauka, o której Jezus mówi, jest w przyrodzie. Bo te same mechanizmy są i duchowe, i umysłowe, i cielesne. Tymi samymi mechanizmami się to rządzi. Dlatego oczyszczenie i dożywienie jest potrzebne w każdej płaszczyźnie. Czy to psychicznej, czy duchowej, czy fizycznej. Nie ma, żeby nie było potrzebne. Zawsze oczyszczenie i dożywienie, a tym samym ochrona. I tutaj, kochani, mamy. Wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Jeszcze jest czas takiego powrotu do ojca, może, bo jest czas łaski. Jak się skończy czas łaski, już nie będzie możliwości tego powrotu. Już jest drzwi zamknięte. Jeszcze niebawem się zakończy czas łaski, bo jest naprawdę bardzo blisko do zakończenia. Więc dlatego musimy mieć świadomość, że teraz jest ten, żebyśmy nie weszli w ten głód. Bo głód będzie. Głód fizyczny będzie, ale najgorszy będzie duchowy głód po zakończeniu czasu łaski. To będzie najgorszy głód, jaki jest możliwy. Ludzie sobie nie zdają sprawy, co się później będzie dziać. W Amosie jest opisane. Ja mówiłem o głodzie, też jest moje ten, że idzie głód. Tak się chyba zaczyna to moje rozważanie. Także, kochani, możecie sięgnąć tam. Na różnych aspektach idzie głód. Ale wstanę więc i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Ja zgrzeszyłem. I co dalej? I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Wiecie co? To jest bardzo ważne, że on zrozumiał, że nie jest godny nazywać się synem. I wtedy docenił to, co Bóg mu czyni w jego życiu. Jak on zrozumiał, że nie jest godny tego. Natomiast starszy syn nie rozumiał tego, uważał, że jest godny. I się zachował, jak się zachował. Dlaczego? Bo by uważał, że jest godny. Godny tego, co mu daje, bo jest synem przecież. Ja jestem synem, a ty mi nie dałeś czegoś takiego. A jestem przy tobą, ja ci służę, ale ja jestem godny. A on zrozumiał, że jest niegodny całym sercem. On zrozumiał, on się ukorzył, naprawdę głęboko ukorzył. Starszy syn nie doświadczył tego. Ale on doświadczył prawdziwego ukorzenia. I my też musimy doświadczyć prawdziwej pokuty ukorzenia. Żeby zrozumieć, że nie jesteśmy godni, żadną miarą nie jesteśmy godni, kochani. Naprawdę. Żadnego zbawienia nie jesteśmy godni. Niczego, co nam Bóg daje, nie jesteśmy godni. Niczego, co nam... On wszystko nam tylko ze swojej miłości i łaski daje. Musimy to zrozumieć. Bo jak tego nie rozumiemy, to w nas jest jakaś taka potrzeba, że my nie jesteśmy tacy źli, że jesteśmy dobrzy i dlatego Bóg nam to błogosławi, bo my jesteśmy dobrzy. Za coś nam Bóg błogosławi. Bóg nam nie błogosławi za nic. Bo jesteśmy totalnie zepsuci. Za nic nam nie błogosławi.
My nie mamy niczego, co moglibyśmy powiedzieć, tak, Boże, my tu przychodzimy, kartę przetargową dajemy i mówimy, tak, Ty nam błogosław, bo my tu i tu. Jedyne, co możemy powiedzieć, Boże, poddałem moje serce Tobie. To tylko tyle. Zmieniaj je. Tylko to. Całym sercem będziecie mnie szukać. I to jest całe serce. To jest całe serce. Dlatego jego serce zostało wplecione, tego syna marnotrawnego, całe serce w końcu zaczęło być zaangażowane. On zrozumiał sedno. On zrozumiał, że ojciec mu daje wszystko, że wszystko u ojca jest. To, co każdy pokarm, bezpieczeństwo, wszystko u ojca jest. A on w świecie tego nie doznał. No przecież poszedł do świata, chciał. Super powinno być w tym świecie. I co? Świat kopniaka daje takim ludziom. Często. Albo daje mu takie możliwości szatan, tak jak Jezusowi powiedział, daje ci wszystkie królestwa, po to, żeby później w narkotykach zginął, żeby był sam. Tak jak ten aktor, chyba Robbie Williams, też jak pisał, że on ma depresję, on jest jakby sam. Ci ludzie są w większości po stronie diabła tam, ci celebryci. Cały Hollywood w zasadzie jest diabelski. I on był sam. Tak naprawdę. On umierał w samotności. On się targnął chyba. Nie wiem, czy on się targnął, na siebie już nie pamiętam, czy jakoś tam. W każdym razie, no nie żyje. Tam było coś z depresją, z takim rzeczy. I co, cieszył się? Tymi bogactwami, tymi wszystkimi, co ma? Nie. Bo radość i szczęście prawdziwe pochodzi od Boga. To też musimy sobie uzmysłowić. Nie posiadania pieniędzy, nie posiadania sławy, nie wiem, karierę zrobić, że jesteś sławny, ludzie cię będą wysławiać, wielbić. Nie, to nie jest. To jest wszystko egoistyczne, chwilowe. A ty zostajesz sam później i ty wpadasz później w jakieś narkotyki, w jakieś inne rzeczy. Przeważnie tak jest. To jest ta wolność. To jest ta wolność. A tutaj jest prawdziwa wolność. On zrozumiał, że Boże, ja jestem grzeszny, ja nie jestem godny. Ja jestem grzeszny, ale ja nie jestem godny nawet się nazywać Twoim synem. I on dopiero był gotowy. To był ten moment przełomowy. Wtedy wstał i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go ojciec i użalił się nad nim, a pobiegłszy rzucił mu się na szyję, ucałował go. Dlatego, że przebaczenie jest w sercu Boga i on się cieszy. Za każdym razem Bóg nas przyjmuje tak, póki jeszcze jest czas łaski. To bardzo zaznaczam, kochani. Bo jak nie będzie czasu łaski, to nie będzie już tego. Temat jest skończony. Definitywnie dokonaliśmy swojego wyboru. Także pamiętajcie, całym swym sercem, jak w tym jest napisane, jak mnie będziecie szukać całym swoim sercem, tak jak on szukał całym sercem, on się ukorzył, całe serce włożył w to. On naprawdę się ukorzył, zrozumiał, że jest nikim, że jest niczym, bez ojca. Ja nie jestem godzien tego wszystkiego. Ja nie jestem godzien dlatego, że jestem tylko Twoim synem. Albo ja nie jestem godzien, bo ja jestem chrześcijaninem i ja jestem godzien tego. Albo Izraelita mógł powiedzieć, ja jestem Izraelitą, jestem godny. Tego, żeby, bo ja jestem Izraelita i Izraelici właśnie popadli. I dzisiaj lud Boży też popada w samozachwyt, w pychę denominacyjną, w takie rzeczy. Dlatego, kochani, wracając do psalmu, tośmy tak szerzej poszli, wracając do psalmu jest napisane tak. Panie, oddam Ci pokłon ku Twej świętej świątyni i będę wysławiał Twoje imię za miłosierdzie Twoje i prawdę, bo wywyższyłeś Twoje imię i słowo ponad wszystko. Bóg chce wywyższyć w naszym sercu ponad wszystko słowo swoje, właśnie słowo. Ono jest żywe i skuteczne. Ono ma żyć w nas. I dlatego tu pisze, że pokłon ku Twojej świętej, oddam Ci pokłon ku Twojej świętej świątyni. Tam pokłon będzie ku świętej świątyni. Bo świątynia jest, tam jest plan zbawienia. Chodzi o to, żeby człowiek zrozumiał, że rozumie plan zbawienia. Rozumie, w jakim on jest miejscu i kim on jest i że potrzebuje Chrystusa w pełni. On rozumie plan zbawienia, bo wielu tak zwanych chrześcijan nie ma pojęcia o planie zbawienia. O świątyni i zawartej w nim planie zbawienia. O świątyni niebiańskiej, która jest, też zaprzecza się istnieniu, oczywiście też wbrew Biblii, że istnieje, no bo jeżeli się zaprzeczy świątyni, to się zaprzeczy zbawieniu.
szatan bardzo dobrze wie. Jeżeli wyruguje to z umysłów tak zwanych chrześcijan, to ci chrześcijanie nie będą zbawieni, bo oni nie rozumieją planu w ogóle zbawienia. W ogóle, nie, wiecie, jak oni nie rozumieją planu zbawienia, no to tak jakbyś wziął ten instrukcję do czegoś i byś nie miał pojęcia o instrukcji i byś po prostu ją albo zlekceważył, albo byś nie miał jej i byś sobie robił ze sprzętem, ani byś nie miał pojęcia, jak się go obsługuje, no to byś go prawdopodobnie zepsuł. Bo nie masz świadomości. I zobaczcie, co dalej. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie i mocą posiliłeś moją duszę. W dniu wzywałeś mnie, bo ja Cię wzywałem całym swoim sercem. Ja Cię wzywałem całym swoim sercem. Pamiętajcie o tym. To jest bardzo istotne. I w tym dniu, gdy Cię tak wzywałem, Tyś mnie posilił. Nie! Wzywałem, a nie byłem pewien, czy mi pomożesz, a może mi nie pomożesz, a może odwrócisz się ode mnie, no to nie otrzymam tak. Bo w Jakubie jest napisane, że jeżeli prosimy o coś Boga, to musimy wiedzieć, że On nam to da. Nie możemy być jak chorągiewka. Jak o coś Go prosimy, to wiemy, że otrzymujemy. Nie możemy być chorągiewką. Kochani, w liście pierwszym Jana, w 5 rozdziale, jest napisane właśnie ta, jak ja to nazywam, taka definicja, to jest od 13. Zobaczcie. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Ja już mówiłem o tej pewności, że my mamy mieć pewność, ale właśnie Chrystusa. Nie siebie w tym, nie, że ja jestem pewny, że ja jestem zbawiony, już koniec, bo to jest pycha, tylko ja jestem pewny, Boże, Twojego dzieła, bo Ty umarłeś za mnie, Ty oddałeś życie, Ty mi zagwarantowałeś życie wieczne, ja jestem tego na 100% pewny. Tak, ja jestem pewny i to jest moja pewność zbawienia, zgadza się. I nikt mi tego nie zabierze, nikt mi nie powie, że jest inaczej, nikt mi nie powie, że nie masz być niepewny. No to być niepewny ofiary Chrystusa, być, to zobaczysz, dokąd pójdziesz. Zobaczysz, no. Miej niepewność zbawienia. Pewność zbawienia nie w sobie, jeszcze raz, ale w Chrystusie. To jest różnica, bo są dwie strony zbawienia. Ja i Chrystus. Ja i Bóg. I Boga jestem pewny tego dzieła, co dokonał, i rozumiem to dzieło. Dlatego właśnie później to robię tak, a nie inaczej. Słuchajcie, i tu jest napisane tak. Taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co Go prosiliśmy. Zgodnie z Jego wolą, wtedy musimy wierzyć, ufać. To jest ta zasada. Ja wiem, że Bóg mnie wysłuchał. Ja wiem, że mnie po prostu wysłuchał. Tą wiarą, prawda? My już wiemy, że nas wysłuchuje, nawet jeżeli nie otrzymaliśmy jeszcze danej rzeczy. Nawet jeżeli nie otrzymaliśmy, to już wierzymy w to. I dlatego w psalmie jest napisane, że w dniu, gdy wzywałem, wysłuchałeś mnie. Tak, bo ja wiedziałem, że Bóg mnie wysłucha. Nawet jeżeli nie otrzymałem tego, ja już wiarą wiedziałem, że Bóg mnie wysłucha. Bo Bóg jest taki. Ja wiem, jaki jest Bóg. Ja znam Boga. To jest bardzo ważne, żeby poznawać Boga w prawdziwym doświadczeniu. Żeby znać, żeby wiedzieć, że można się na Nim całkowicie oprzeć. Jeżeli tego nie będziemy wiedzieć, to nie będziemy mogli się całkowicie oprzeć na Nim. Kochani, nie będziemy mogli. Dlatego, że no będzie jak będzie. Może być to różnie. Ale zobaczcie, wszyscy królowie będą Cię wysławiali, Panie, gdy usłyszą słowa Twoich ust. Wszyscy królowie. Dlatego, że Boga się wysławia za całe zbawienie. Jak człowiek zrozumie, to ma wdzięczność w sercu. Całe zbawienie, jakie Bóg dokonał, jakie wielkie dzieło dokonał, żeby nas ratować. Jest to przeogromne dzieło, cudowne dzieło. Dlatego będą Cię wysławiać, dlatego serca. To nie jest to, że oni będą sztucznie się powoływać, prawda? Ale oni mają to w sercu. Oni wiedzą, oni rozumieją, wiedzą, dlatego Dawid też wiedział. Dlatego on mówi, że ja Cię będę wysławiał. Tak jak tu pisze, będzie wysławiał Panie z całego mego serca. Ja będę śpiewał Tobie, bo moje serce jest całe zaangażowane w to zbawienie. Ja Cię całym sercem szukam. Tak jak jest w Jeremiaszu. I będę śpiewali o drogach Pana, że wielka jest chwała Pana. Dokładnie. O Jego całych drogach, ta chwała, to wszystko, ja to rozumiem, że tak jest.
A choć wywyższony jest Pan, jednak ma wzgląd na pokornego, a wyniosłego poznaje z daleka. Jest napisane, że Bóg jest z tymi, którzy są pokornego serca. Którzy są uniżonego, cichego serca, nie krzykliwych, nie tych wrzaskliwych, nie tych, którzy chcą brylować, tylko właśnie ci, którzy, bo zbawienie się w ciszy i będzie wasza moc. W ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc, jak to jest w Izajaszu 30:15 napisane. W ciszy i zaufaniu. Możemy na chwilkę sięgnąć, żebyśmy to mieli na chwilę. Izajasz 30:15, żebyśmy... To są obietnice, kochani, dla nas. Tak bowiem mówi Pan Bóg, Święty Izraela. W nawróceniu i spokoju będziecie zbawieni. W nawróceniu i spokoju. Widzicie? W spokoju. W ciszy i ufności będzie wasza siła, ale nie chcieliście. W ciszy i ufności będzie wasza siła, ale nie chcieliście. Jest napisane w 57 Izajasza jeszcze. Następny tekst. W 15 wersie. Tak bowiem mówi Pan Wysoki, Wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię to Święty. Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serca skruszonych. Tam jest Pan. On, dlatego jest napisane, że choć wywyższony jest Pan, jednak ma wzgląd na pokornego. Tylko takich ludzi Bóg po prostu będą zbawieni, którzy chodzą w pokorze z Bogiem, którzy rozumieją swoje znaczenie, rozumieją, że oprócz dziecka Bożego przede wszystkim też prochem są najpierw, a później rozumieją, że są dzieckiem Boga. Nie odwrotnie. Bo jak tylko będą rozumieć, że są dzieckiem Boga, to urosną w piórka i zrozumieją jeszcze, że Bóg ich powołał dla nich samych, bo oni są cudowni, lepsi od innych i dlatego Bóg ich powołał. A Biblia mówi absolutnie, Bóg powołuje na siebie samego, bo jest doskonały. My jesteśmy wszyscy grzesznikami. Wszyscy, ani jednego nie ma sprawiedliwego. Nie tak jest napisane? Tak jest. Choćbym chodził pośród utrapienia, ożywisz mnie. Wyciągniesz swoją rękę przeciw gniewowi moich nieprzyjaciół, a twoja prawica mnie wybawi. Choćbym upadł, wstanę. Ożywisz mnie. Choćbym chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę. To jest to samo. Choćbym chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę. I tu pisze, choćbym chodził pośród utrapienia, ożywisz mnie. To jest to samo. Widzicie to? Wyciągniesz swoją rękę przeciw gniewowi moich nieprzyjaciół. Bóg się zaopiekuje nami. Także choćbym chodził nie wiadomo jak, ja wiem, że Bóg się mną zaopiekuje. Psalm 23,śmy analizowali, tam wszystko jest napisane. Pan dokona wszystkiego za mnie. Panie, co to znaczy, że Pan dokona wszystkiego za mnie? No to, co Pan dokona. Chcenie i wykonanie, pragnienie, wszystko, ale my mamy zaangażować naszą wolę. I musimy powiedzieć to słowo wiem. Żeby zaangażować nasze wolę, emocje, przepraszam, intelekt, emocje i myśli. Wszystko. Całym swoim sercem. Wszystko musi być zaangażowane. Wszystko poddane Bogu. Jeżeli my zrozumiemy to, że my mamy wszystko oddać Bogu, całe nasze życie, żeby Bóg nas poprowadził w tym życiu, jeżeli my tego nie rozumiemy, to sami się będziemy kierować. Sami będziemy uważać, że zrobimy to, to będziemy spełnieni, zrobimy tamto, będziemy spełnieni, będziemy szukać, szukać i tracić czas, całe życie i nigdy nie dojdziemy do spełnienia. Bo to spełnienie będzie nasze egoistyczne. My będziemy chcieli po swojemu to zrobić. A my nie mamy pojęcia, że Bóg wie, co jest naszym spełnieniem. On jest spełnieniem naszym. I On o tym wie, ale my często nie wiemy. My ustalamy swoje priorytety i uważamy, że jak zrobimy to, to będziemy szczęśliwi. Zrobimy tamto, będziemy spełnieni. Zrobimy tamto, super. Tylko tracimy czas. Cenny czas, łaski, który jeszcze jest. Tracimy ten czas. Bo robimy swoje rzeczy, a nie Boże. I nigdy nie dojdziemy do spełnienia w tym. Będziemy tak skakać, skakać, później się okaże, że to nie to, a no to co innego może. I będziemy tracić czas. A szatan zaciera ręce. Rób tak dalej, rób. Rób, żebyś później był potępiony. Rób tak dalej. Nie poddawaj się Bogu. Sam sobie ustalaj priorytety. Sam spełnienie szukaj. Spełnienia zobaczysz. I będzie ciągłe ta marchewka na tym kiju. Przed tobą. A ty będziesz bieg do tej marchewki. Bieg do tej marchewki i nigdy nie dobiegniesz do niej. Ona będzie ciągle na tym kiju przed tobą. Ale będziesz bieg. Jak tu się nie uda, to następne się uda, prawda? I tak dalej.
To jest szatańska metoda też. Marchewki. Bieg, biegnij. Oj, biegnij do tego spełnienia. Na pewno będziesz miał spełnienie. Aż już dojdzie zakończenie czasu łaski i wtedy już jest koniec. I się okaże później, że biegłeś, egoistycznie żyłeś dla siebie, chciałeś spełnienia jakiegoś, którego nigdy nie otrzymałeś, no bo w egoizmie nie ma w grzechu spełnienia. Musimy zrozumieć, że Bóg nas chce uwolnić i nadać prawdziwe spełnienie. Prawdziwe spełnienie jest w Chrystusie, bez uwolnienia od grzechu. I wtedy radosne jest serce. Mamy taką radość, że sobie nie wyobrażamy, bo nie ma grzechu. Ja doświadczyłem tego. Ja wiem, co to jest. Doświadczyłem głębokiej miłości Boga. Wiem, co to jest. I wiem, że po prostu dlatego ja całkowicie ufam Bogu i trzymam się Go. Bo ja znam Boga. Na tyle, na ile Go znam, na tyle, na ile mi On się objawił, na tyle doświadczenia mam, to znam Boga. Nie w pełni znam, bo nie mogę takiego, bo nigdy w pełni nie poznam. Nawet na nowej ziemi będziemy wieczność poznawać Boga. Ale chodzi mi na to, że na ten moment, na tyle ja znam Boga i wiem, a znanie Boga to znaczy, że mam pewność, że Bóg jest taki właśnie, nie inny. Po prostu. Mam to pewność. 100% pewność. Żadnego uchybienia tutaj, że Bóg jest inny. Nie. Nie. Dlatego, kochani, Pan dokona wszystkiego za mnie, czyli całego zbawienia, tak, ale nasza wola musi być włożona. Panie, Twoje miłosierdzie trwa na wieki. Nie opuszczaj dzieła Twoich rąk. Nie opuszczaj dzieła Twoich rąk. Jeszcze na chwilę do psalmu 90 tylko sięgniemy, bo w tym psalmie 90 właśnie te ręce, bo tu jest pisze, nie opuszczaj dzieła Twoich rąk. I psalmie 90 też tak jest, zobaczcie. Nie opuszczaj dzieła Twoich rąk, bo my jesteśmy. A w psalmie tym jest tak napisane. Niech dobroć w 17 wersecie. Albo od 15. Spraw nam radość według dni, w których nas strapiłeś, według lat, w których zaznaliśmy zła. Bóg da nam radość, spełnienie wieczności. Tam będzie cudowność, o jakich nie mamy pojęcia. Nawet i tutaj już daje radość. W doświadczeniu jakimś tam bardzo znikomym tego królestwa, jakimś częściowym, jego królestwa, radość, te owoce ducha, to jest jakby tego doświadczenie. Radość, pokój, miłość. Niech się ukaże Twoim sługom Twoje dzieło, a Twoja chwała ich synom. Niech się ukaże Twoim dzieło, Twoja chwała ich synom. Niech dobroć Pana naszego Boga będzie z nami. Chwała to jest zmiana charakteru naszego. Jeżeli Bóg zmieni nasz charakter, to wtedy chwała ich synom. Niech się ukaże Twoim sługom Twoje dzieło, a Twoja chwała ich synom. To jest to dzieło uświęcenia. To jest ta chwała, czyli zmiana naszego serca w to mięsiste. To, co mówiłem, to uświęcenie, to jest chwała. Im bardziej odzwierciedlamy charakter Boga, tym większa chwała Boga jest. Dla Boga jest chwała. My oddajemy tym chwałę Bogu. Właśnie zmianą naszego charakteru. Że zaczynamy robić dzieła Boże, bo Bóg nas prowadzi. Duch Święty, stajemy się dziećmi Bożymi. Nie swoje własne egoistyczne, nie swoje zapatrywanie, nie swoje spełnienia, inne rzeczy, tylko poddajemy wszystko Bogu, żeby Bóg nam pokazał, co mamy robić. To jest sedno Ewangelii i sedno chrześcijaństwa. Poddanie się w taki sposób, całym sercem Bogu, żeby zrozumieć, że to Bóg nam ma pokazać, co mamy robić w życiu. I będziemy wtedy szczęśliwi. Ale my nie chcemy zaufać często Bogu. Nie chcieliście. Nie. To nie do końca, Boże, tak. Ja uważam, że tu będę spełniony. Super, dziecko, skoro uważasz tak, rób. I tak nie będziesz spełniony, ale stracić czas. Szatan bardzo lubi coś takiego, bo wtedy na ego naszym działa. O, jak on lubi, żebyśmy tracili czas, cenny czas, bo on wie, im więcej tyka tego czasu, to może być tak, że już stracimy bezpowrotnie wszystko. Więc on chce do tego doprowadzić, więc wszystko robi, żeby nas utwierdzić w tym. Żebyśmy się spełniali sami, tu robili, tam robili, szukali tego spełnienia w kółko całe życie, spełnienia szukali, żebyśmy tracili ten czas i nigdy go nie znaleźli. Ta marchewka ciągle przed nami, pamiętajcie. Tylko spełnienie jest, bezpieczeństwo, wszystko w Bogu. Wszystko mamy, ale my nie chcemy za bardzo, bo to za proste, nie? To jest za proste trochę. Tak. W Bogu tak spełnienie, tak wszystko. Nie, no trochę za proste to jest, prawda? To tak jak często my mamy w tej zielonej żywności, że są dwa produkty i dwa produkty, to za proste. To jest za proste. Jest setki ziół, jest setki suplementów. O, to tak, wtedy się obtoczę setką ziołami, setką suplementów, jestem bezpieczny.
Jestem bezpieczny. Ale dwa to za mało, nie? Tak Bóg tylko w tym Bogu to wszystko. Nie, to trochę za mało to. My tak potrzebujemy czegoś innego. No. To tak nie może być, żeby we wszystko tak Bóg, wszystko tu Bóg, wszystko tu Bóg, tutaj, tutaj. Nie, to jest za proste. My potrzebujemy bardziej skomplikowanego, nie? Czegoś, nie? Jako ludzie. My tak mamy. Kochani, ale już finiszując, pamiętajcie, że jest napisane tak. Niech dobroć Pana naszego Boga będzie z nami i utwierdź wśród nas dzieło naszych rąk. Utwierdź dzieło naszych rąk. Ty nam, tak jak tu pisze, że nie opuszczaj dzieła Twoich rąk, ale utwierdź dzieło naszych rąk. A jakie to jest dzieło utwierdzone? To jest dzieło Boga. Bo Ty utwierdź, no to swoje dzieło w nas. Utwierdź nas jako dzieło swoje, bo Bóg nas stworzył, ale też utwierdź dzieło Twoje w nas, żeby inni mogli być też stworzeni, czyli zbawieni inaczej duchowo na nowo. Żeby mogli poznać Ewangelię. Utwierdź to dzieło, bo my to dzieło dokonujemy, takie dzieło, Twoje dzieło, które po prostu, żeby inni byli zbawieni też. To jest to cudowne dzieło. Także niech Bóg będzie uwielbiony, niech będzie chwała Jemu na wieki. Pamiętajcie i pomodlmy się jeszcze. Ukochany, najdroższy Zbawicielu, dziękujemy Ci z całego serca za te słowa otuchy, za to wszystko, co nam dajesz, że w Tobie mamy wszystko. W Tobie mamy pewne zaufanie, wszystko, ale my często nie chcemy, nie chcieliście, jak jest napisane, nie chcieliście. Nie chcieliście ciszy, zaufania, nie chcieliście zbawienia, nie chcieliście tak na warunkach Bożych. Bo to nie jest takie jakieś wygodne, a może ciekawe, a może jakieś. My chcemy swoje zbawienie. Nie ma swojego zbawienia. Jest tylko Boże zbawienie. Boże, daj nam rozum, abyśmy mogli liczyć dni, w jakich żyjemy. Mądrość, serce. I tak jak jest napisane w psalmie 90. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy posiedli serce do mądrości. Abyśmy mieli mądre serce. Naucz nas liczyć nasze dni, że te dni przemijają i czas nam się kończy. Nie ma chwili do stracenia. Nie ma chwili do stracenia i do niszczenia tej chwili jakimiś egoistycznymi rzeczami, planami, które się nigdy nie ziszczą. Nigdy nie będzie spełnienia w tym, bo w egoizmie nie ma spełnienia. Nigdy, choćby nie wiadomo, co człowiek robił. To jest powierzchowne wszystko. Nigdy głębokie, całe. Boże, daj nam zrozumieć to wszystko. Naprawdę, bo to jest bardzo ważne i niech Tobie będzie chwała w nas i przez nas. Amen.